Dzień dobry bardzo. W piąteczek, weekendu, począteczek. Pogoda, tak jak widzicie, trochę chmur, ale nadal jest gorąco, bardzo gorąco. I na wieczór, bardziej może na takie popołudnie, nadają burze. Tylko oczywiście co godzina się przesuwają te burze, ale no nic. Idę, dzieciaki odwiozłam do szkoły i idę zbierać się, bo jadę z Melanią do weterynarza. Ale o tym to później, jak się z Wami zobaczę. Także życzę Wam oczywiście cudownego, słonecznego dnia. Witajcie już z tej strony. Znowu niestandardowo bez samochodu. A to dlatego, bo jedziemy z Meluśką do pani doktor. Bo my mamy panią doktor weterynarz. A pojechałabym wcześniej, tylko najpierw szukałam, powiem Wam, książeczki zdrowia Meluśki, bo przecież zawsze to ja wożę dokumenty w torebce. Ale chyba zmieniłam torebkę i uznałam, że mi jednak nie jest potrzebna psia książeczka zdrowia w torebce, no i gdzie się położyłam. No i przecież ją chodziłam, szukałam, mówię Wam, nie wiem, z godzinę czasu. Oczywiście miałam ją ze 3 razy w rękach, bo później okazało się, że no była między innymi rzeczami w szufladzie i zaglądałam paręnaście razy, w końcu jednak, nie wiem, tknęło mnie, a w sumie to pomodliłam się do świętego Antoniego, bo on jest od zguby i poszedł ze mną. Odwracam, patrzę, jest książeczka, a przecież tyle razy miałam ją w rękach dnia dzisiejszego, bo ją chodziłam i szukałam, ale to już dobra. Znalazłam, mogę jechać. Antoni jedzie razem ze mną. Meluśka to jest pies, który nie lubi jeździć samochodem, a muszę Wam powiedzieć, że jej mamusia i braciszek, czyli Tośka i Misiek, kochają jeździć samochodem, bo jak pan gdzieś tam ich jedzie, to oni zawsze pierwsze skakują do samochodu, otwiera im szybę i oni sobie na przednim siedzeniu suszą głowę, o tak zadarto mają. I to jest właśnie ich ulubione zajęcie. Nawet jak do nas Misiek przyjdzie i mąż też przyjedzie samochodem, to muszę Wam powiedzieć, że też go czasami przewiezie z końca na początek. Tak, żeby nie było, bo leci od razu pod koła. Tak, to jest właśnie nasz Misiek, a Meluśka nienawidzi jeździć samochodem. Także ona tutaj się po prostu męczy. Dobra, później Wam powiem, co się stało, bo teraz to i tak mnie pewnie źle słychać, skąd ta moja taka nagła wizyta u weterynarza. To Wam później powiem, a teraz już włączam się do ruchu, bo wyjeżdżamy z mojej zadupnej drogi do drogi głównej i jedziemy dalej. Także do zobaczenia, do potem. Później Wam oczywiście zdam relację, jak to było z Meluśką u lekarza. Warczyć zaczęła na przychodniów. Zły pies. A rowerzystę zobaczyła, to dopiero byście widzieli, jak się rzucała przez te okna. Dobra, już praktycznie dojeżdżamy. O, już nie dojeżdżamy, tylko jesteśmy, a nie dojeżdżamy. Także wjeżdżamy, idziemy do pani doktor. Nie wiem, czy teraz będzie taka odważna ta nasza Melania. Oj, nie wiem. Wróciliśmy do domu. Tak jak tutaj, nie wiem, chyba Wam nagrałam taką przebitkę, że już jesteśmy w domu. Maleńką taką, wiecie, jeszcze z nadworu z tym moim chuliganem. Ale to zrobiłam sobie kawusię. I zaraz sobie pójdziemy. Usiądę sobie na chwilę na taras. Wypiję sobie kawusię i Wam opowiadam, co to tak nagle było, że pojechaliśmy do tego weta. Przepraszam Was, powiadomienia przychodzą. Oczywiście zaszłam do Stokrotki. Do Stokrotki zaszłam, bo obejrzałam sobie wczoraj gazetkę i tam były takie koce. Koce były w tej gazetce szare, i taki róż, brudny róż w krateczkę, z tym, że w gazetce pisało, że rozmiar 130x180, a w sklepie i były po 29,99, przecenione bodajże z 50 zł, o ile ja dobrze widziałam na tej, wiecie, metce tutaj. No bo teraz jest ta duża, dużymi cyframi była napisana 29 zł, a no tam przekreślone, to mi się wydaje, że 50, no 49,99 czy coś takiego, albo 60, bo to miało być niby o połowę. I
No niestety nie było tych 130 na 180, bo wiecie, ja chciałam sobie na tą moją kanapę do salonu tutaj zmienić te koce. I to bardziej, no może nie jak taki koc, to bym powiedziała z tego, co sobie tam pomacałam w sklepie, to bardziej może taka narzuta. I powiem Wam, że no tak dotykowo to bardzo, bardzo miły, przyjemny materiał, taki troszeczkę sztywniejszy, więc na narzutę by było idealnie położyć na kanapę. Ale nie było tych 180, więc tej 160 to bałam się brać. Przyjechałam do domu, wymierzyłam sobie centymetrem, więc akurat by starczyła ta 160, wcale nie trzeba by było jej nigdzie zakładać i tutaj na długość te 130 też by wystarczyło. Także no nie wzięłam, trudno. No ale przy okazji zrobiłam inne zakupy w tej Stokrotce, bo już dawno nie byłam w tej Stokrotce, troszeczkę Was obniżę. Bardzo dawno nie byłam w Stokrotce. A tutaj też Emilka w komentarzu, chyba pod zakupami, czy w tym wczorajszym, napisała właśnie, że u niej w sklepach nigdzie nie ma mleka i śmietany. Więc sobie myślę, trzeba w ogóle zajść i no zerknąć, co to się dzieje właśnie, czy w Stokrotce będzie. No i w Stokrotce było, więc teraz Wam pokażę, ale zaczniemy od tego, co mam na stole. Kupiłam dzieciakom kolorowe takie do lodów, bo może właśnie jakieś lody bym zrobiła takie domowe. Co prawda porzeczki jeszcze nie mam czarnej, no ale może bym zrobiła jakiś inny smak lodów. A jednak chyba wolę domowe lody, aniżeli te. A nawet jakby wiecie, jak nawet jak kupić te takie w promocji, gdzieś znaleźć takie lody w pojemniku dużym, to też lepiej chyba zjeść takiego wafelka, aniżeli z miseczki. Niech tam się cieszą, bo oni zawsze szukają lodów w rożkach, a lody w rożkach teraz też są dość drogie, więc no wolę jednak kupić dla wszystkich pudełko i włożyć do takiego rożka. I to było 4,50 czy coś takiego. I tu jest 15 sztuk, akurat dla moich dzieciaków. Jak oni praktycznie te lody by jedli codziennie, to by wystarczyło. Na aplikację było Tortilla Kings Original, 4 są blaty w środku. A i Mateusz, widzę, że lubi te tortille i Julcia sobie ostatnio też robiła tortille z tą wędliną i z warzywami. I na aplikację było po złoty 99, a bodajże cena to z tego, co tam na półce widziałam, to 3,99, także myślę, że się opłaca, bo za 3 opakowania zapłaciłam 6 zł, gdzie chyba w Biedronce czy w Lidlu ogólnie jedno opakowanie kosztuje prawie piątaka, nie? Także myślę, że to udał się taki deal. Niech tam sobie leżą i one są ważne do 17 października. Wszystkie tak są ważne? Nie, to jest do 11. No, także są ważne do października, także do października to na pewno moje dzieciaki to zjedzą. Oczywiście dostałam jakieś naklejki, ja to powiem Wam, że tego nie zbieram, bo w tej Stokrotce jestem bardzo rzadko, ale tutaj coś mi Pani kazała wziąć i teraz jakieś takie garnki będzie można sobie kupić taniej, ale to ja sobie poczytam i zobaczę. Nie wiem, czy moja Dorcia to zbiera, bo Dorcia to tam częstym bywalcem jest w tej swojej Stokrotce, ale garnki tak widzę, że nie są głupie. Garnki, noże, jakaś deska, to sobie później to poczytam. Nie, 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 to jest to dla mnie do poczytania. Dalej, wzięłam nasiona chia, 150 gram, jakieś małe opakowanie, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem, jakie ja mam w szafce, czy też takie małe opakowanie, 150 gram? I to było 9 zł, bo myślę cały czas o tym chlebie keto, tym keto, czy na tą, wiecie, dietę jakąś tam, tych braci rodzeń. Także myślę go upiec, tam chyba idzie się mielniane też i te nasiona chia mi się wydaje, to muszę jeszcze sobie poczytać, bo mam ochotę na taki inny chleb zrobić. Także to, tam w domu może mam jakieś nasiona chia. Poza tym no raz na jakiś czas lubię właśnie, no to nie wiem, jakiś samochód, bo mi się jakoś tak podłoga zaczęła drżeć bardziej. Raz na jakiś czas lubię sobie zrobić taki pudding chia z mlekiem, to nawet Julii też go je. O, przecież nasiona chia są bardzo zdrowe i też warto by było je częściej spożywać. Dalej wzięłam tak, ogórki, bo ogórki z kartą tą, z aplikacją też były tańsze.
po 3,49 za kilogram, tylko ten limit taki, wiecie, śmieszny, każdy wprowadza, 2 kilogramy można było wziąć. No u mnie na pewno nie ma 2 kilogramów, u mnie jest może kilogram. Wzięłam masło, bo masło, oglądałam wszystkie gazetki, nie ma w żadnej gazetce masła, a ja już masło mam na wykończeniu i najtańsze w Stokrotce znalazłam za 6,50 bodajże. Dwa razy wzięłam serki wiejskie, one złoszczowe, one też były jakieś tańsze, po 1,90 zł za opakowanie. Zaraz jeden zjem sobie na bardzo późne śniadanie, bo mamy już godzinę 12. Także to będzie dzisiaj moje śniadanie. Chlebuś krojony z foremki. Ja bardzo lubię, ja powiem Wam, że tak, wolę chlebuś z foremki, aniżeli ten taki normalny. Ale no u nas tutaj nigdzie praktycznie nie można go kupić, no chyba że w Grochu, chociaż nie widziałam takiego chleba z formy. A jak ten buścik jeździ tutaj raz na jakiś czas, to ja nigdy na niego nie zdążam, więc zakupiłam chlebuś z formy. Wzięłam tak, 4 butelki mleka. Powiem Wam, że niby mleko świeże, a ważność jest do 22 czerwca. To ja nie wiem, co to za świeżość. Dla mnie mleko świeże to jest takie, że jeden dzień i trzeba go zużyć, no ale niech będzie. I też było z jakąś czerwoną kartką, to chyba, to znaczy z cenką taką czerwoną, to chyba było w jakiejś promocji, o ile dobrze się orientuję, bo no wiecie, że ja do tej Stokrotki rzadko chodzę, to tak niekoniecznie wiem. I ono było chyba 2,78. No mam to 4 butelki, to już nie będę ich wyciągać. Dwa razy wzięłam sobie śmietanę, Antosiu, cukierków nie kupowałam. Dwa razy śmietanę wzięłam tą naszą, z naszej mleczarni, do 30 czerwca, także to też taka, wiecie, śmietana trochę z dodatkiem czegoś, to są takie nasionka, Antosiu. No, także dwie, bo jak niby jej nigdzie nie ma, to trzeba ją było zakupić, a teraz ogórki, sałata, olej, bo oleju to teraz w tych czasach nigdy dosyć, a to jest olej kujawski 3 ziarna, ja już go kiedyś miałam i też go wykorzystuję do sałatek głównie, wykorzystuję i tu jest źródło omega 3, witaminy E i K w czarnej butelce, bardzo dobry, też go kiedyś miałam, bardzo długo mi po, nie kupiłam żadnych cukierków, Antosiu, naprawdę, tak, to jest poszukiwacze cukierków, tam te cukierki, co kupiłam w chemię, to już ich nie ma, to już zapomnijcie, że były w ogóle, no, 3 ziarna, rzepak, siemię lniane i dynia. I on był za 11 zł, także lepiej się opłaca kupić taki kujawski, aniżeli tą oliwę z oliwek. Także chyba będę pierwsze używać oleju kujawskiego, a dopiero później oliwy z oliwek. No chyba, że ją... A nie, bo używałam ostatnio do tej sałatki tego z winiary dressingu i ten dressing bardzo dobry jest. No i kalafior był w jakiejś promce. Spodziewałam się z gazetki, że był dużo większy będzie, aniżeli go wizualnie zobaczyłam. 3,99 za taki kalafiorek, więc pewnie dzisiaj będzie na obiad. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj to nie mam kompletnie żadnego pomysłu na obiad, bo mam trochę tej kaszy. Trochę kaszy mam. Mam dwie te parówy, nie wiem, co mam dzisiaj zrobić. Tutaj właśnie tak. Agnieszka J, czy Anetka J, no wiem, że ma na imię A, na A, podsunęła mi pomysł z lasagną na naleśnikach, że bardzo dobra, tylko że no trzeba by było stanąć nasmażyć naleśników, nie? Chyba, że dzisiaj by był piątek, bo dzisiaj jest piątek, to dzisiaj raczej bezmięsny obiad, więc chyba, że dzisiaj stanę nasmażę naleśników i będą naleśniki z serem dzisiaj na obiad i zupa owocowa, na przykład śliwkowa. O, bo mam w zamrażarce jeszcze sporo śliwek. To może to. I naleśniki dzisiaj by były z serem, a jutro by były naleśniki właśnie a lasagna. Bo mi tutaj właśnie jedna z Was podsunęła, to chyba Agnieszka J. Zapomniałam, jak tam dalej to nazwisko. Przepis właśnie na lasagnę. Tutaj też, jak Wam wspomniałam o tej mortadelże, i o parówach tych długich, to też tak, ktoś się pytał o sos, no to u nas właśnie z sosem się nie gotowało takich, tylko u nas na stołówce to tak, po prostu parówę podawały. I jak wychodziła z tej skórki, no to już nie powiem, jakie to było skojarzenie z czym, nie.
Więc tak wyglądała ta parówa. No nie za specjalnie mi się to podobał ten obiad nigdy na tej stołówce szkolnej, no ale jak dawali to, no to trzeba było to jeść, nie? Nie było powodu do grymaszenia. Więc to. I tutaj też mi podsunęła jedna z Was, że robi marchewkę, te parówy z groszkiem, z koncentratem pomidorowym i je z pieczywem. Ale czy moja rodzinka niejadków będzie to jadła, to nie mam pojęcia. Można by było zrobić też i leczo, bo cukinię też mam dużą ilość zamrożoną. Ale czy oni będą jeść leczo, to też jest wielki znak zapytania. No, nie mam i z Wami na teraz gadać, a gadam w końcu z Wami tutaj. Dobra. Także zakupy to już jest wszystko, więcej nic nie mam, nic nie kupiłam, więcej tyle. 60 zł na to wydałam. No co prawda olej i chia to już było dwie dyszki i 40 zł poszło na te resztę tych zakupków. O, pierwszy przypadek małpiej ospy w Polsce, jakby kogoś interesowało, bo dostałam powiadomienie, bo ja dostaję z takiego update, czy jak to tam się nazywa, powiadomienia z takiej stronki. Dobra, także chwilowo koniec mojej pogaduszek. Ostro małpa ospa. Nieważne, nie będę Ci, to Sylwusia tutaj mi wytłumaczyła co i jak, to też Sylwusia, nie wiem czy Ci odpisałam na ten komentarz czy nie, bo już nie pamiętam, to już był jakiś czas temu, jak wspominałam o tej czarnej ospie. Sylwuś to wytłumaczyła oczywiście co i jak. Małpie ospie. Więc no tego to się nie spodziewałam, że małpią ospę to się tak przenosi taką drogą, jak to Sylwuś tam pisała, ale tutaj głośno mówiła nie będę, bo nie wiem czy ten komentarz jest, czy jest, czy już po prostu go YouTube nawet usunął może, nie? No. I muszę Wam powiedzieć, zapomniałam. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za 7000 subskrypcji, bo mamy już 7000. Ciekawe, czy się Julka ucieszy, jak przyjdzie ze szkoły. Gdzie rocznica kanału? W październiku. Także wybiło 7000 subskrypcji. Tak jak tutaj Kasia Borkowska mówiła, no to śpiewać nie będę, ale Wam bardzo serdecznie dziękuję za te 7000. No jeszcze niech tam, wiecie, tak przekroczył przynajmniej te 3-4, to wtedy będę wiedziała, że na pewno jest 7000. Tam jak jeszcze 5 subików przekroczę. Bo na razie jest równo 7000, za które Wam bardzo serdecznie dziękuję. A teraz idę pić moją kawusię. Zjem moje śniadanko. No może dobiję. Zjem moje śniadanko bardzo późne. Później Wam opowiem, co z tą moją Melanią się stało. Dlaczego był ten wet. Ale najpierw muszę coś zjeść, bo jestem już bardzo głodna, bo wczoraj skończyłam jeść, to nie wiem, która była 16. No i widzicie, gadam cały czas. I nasz dzisiejszy obiadek piątkowy, bo to dzisiaj, co po niektórzy poszczą, a ja staram się właśnie uczyć dzieciaki, że w piątki jemy bezmięsnie, więc jest zupa owocowa. Dla co po niektórych to wiem, że to kompot ze śmietaną, co po niektórzy też nie znają, a mi właśnie też przypomniała nie wiem, czy nie Monika z Lublina, właśnie o zupie owocowej, a u nas dawno nie było zupy owocowej i tak mnie naszło, że dzisiaj właśnie jest zupa owocowa. Ja bardzo lubię z makaronem. Moje dzieciaki lubią też i z taką bułką, po prostu w kubku sobie piją i lubią, ale najczęściej to właśnie z makaronem podaję zupę owocową. I to jest taka wieloowocowa zupa, bo tutaj mam i śliwkę, i jabłko, i wiśnie. Wiśnie dałam dlatego, bo taki brzydki kolor był z tych śliwek, więc stwierdziłam, że trzeba dać koloru do zupy. I na drugie są naleśniki. Część jest naleśników z serem, część jest naleśników z dżemem. Także co kto woli. Ja przykręcę sobie tą zupę, bo ja smażyłam naleśniki, więc jej jeszcze nie jadłam. Dlatego muszę sobie ją przygrzać teraz, bo jednak ja zimnej zupy nie lubię, żadnej. Absolutnie żadnej zimnej zupy bym nie zjadła. Poczekajcie, bo kot mi wskoczył. Trochę jeszcze nie były odkurzane podłogi, więc no nie patrzycie się, ale kotenieńka jest też, także żeby nie było, że kotenieńki nie ma, to wiadomo, że jak się nachodzi, nanosi z dworu, to się nanosi wszędzie, więc no, bez zbędnych tych. Nie? Kotenieńka? A chciałam Wam pokazać kicia, a nie pokażę Wam z blatów, bo później ktoś powie, że i kot skacze po blatach. A, no nie będę ukrywała, że ona skacza. Później muszę wszystko, wiecie, dezynfekować i tak dalej. Prawda, kotenieńka? Dobra. I tutaj mi jeszcze, no niewiele mi zostało tych naleśników. A miała być lasagna z naleśników. Albo naleśniki ze szpinakiem, także zobaczę. Tamtych pewnie wszystkich nie zjedzą, to będzie na jutro.
I muszę wam powiedzieć, że zaczęło grzmieć. Zaczęło grzmieć, ale jeszcze nie leje. Ale powiem wam, że jest tak gorąco, no tak parno i duszno, że można oszaleć. I po prostu ja dzisiaj nie mogę się napić. No nie mam się czym dzisiaj nawodnić, tak mi się pić chcę. Okej, ja uciekam do tego mojego obiadu. A wam oczywiście życzę smacznego, jeżeli też coś jecie. I tutaj później wam pokażę, bo ładnie mi zaczął kwitnąć ten krzaczek pierwszy. I powiem wam tak, miałam nic nie robić, bo brać przykład z innych dziewczyn, bo oglądałam Matkę 3+, i tam dziewczyny pisały, czy Ania Wawa, Ewunia pisała, że, odpoczywają i tak dalej. I miałam też nic nie robić, ale powiem wam, że nie umiem. I biorę się za odchwaszczanie tutaj, bo wszystko mam odchwaszczone, to znaczy warzywniak mam odchwaszczony, a koło domu mi zarasta. Tutaj, tam mam wyzarastane, wszystko jest pozarastane i trzeba to też odchwaścić. Także biorę się do roboty. Idzie burza, coraz większy się wiatr zrywa, także na pewno dojdzie ta burza. Ale to tak wam szybko pokażę. Tutaj mam wypielone, córka przyszła, pomogła mi. To żeśmy obie wypieliły i no myślę, że teraz już wygląda jako tako. Tutaj muszę się wziąć i muszę wam powiedzieć, że znowu coś mi zaczyna robić tunele. Nie widzę niby kreta, ale tak jakby coś pod no podkopywało się, wiecie, tunele robiło. Dobra, miałam wam pokazać mojego krzaczka. Nie wiem, co to się, jak to się nazywa. Zaraz mi rękawiczkę zwieje. Także nie wiem jak, tak, a tutaj jedzie traktor drogą i mąż tnie drzewo znowu. Nie wiem jak ten krzaczek się nazywa, ale w końcu to w tym roku nic nie zżera, bo w tamtym roku go też coś podżerało, a teraz mogę się chwilę nacieszyć jego kwiatkami. On w ogóle, tak jak wam mówiłam, przed komunią mi się złamał tamten kij, ale nie chcę, muszę go jakoś pomyśleć, żeby go obciąć, bo tam jest właśnie ten krzaczek oplątany, a tutaj mąż wkopał taki drugi kij. I tak się właśnie trzyma mój krzaczek. Także tu mam zrobione. Jutro będę robiła tamtą stronę. Meluśka brata tutaj swojego wygląda. I tutaj muszę wam powiedzieć, jutro biorę się za to. I to koniecznie muszę się tutaj, bo wiecie, był warzywniak, to jest zaniedbane. To podlewam nawozem, ale chwilowo mi się nie odżywa. Rododendron też podlewam nawozem, też nie wiem, coś mu się stało. A tutaj przyszłam do was z zapytaniem, bo coś mi moja piwonia marnieje. Nie wiem dlaczego, tak jakby usychała. A ona jest podlewana cały czas. W początku była ładna, a nie wiem, może ją deszcz jakiś za bardzo zbił czy coś. Także nie wiem, co z nią mam zrobić. Więc proszę o odpowiedź albo podpowiedź najlepiej. A tamto drzewko to ładnie rośnie, to wam później pokażę. Te róże jako tako są, bo też wam jak wypielę, to wam jutro pokażę. Jeszcze wam pokażę tamtą stronę, ale to robię jutro. Oby tylko jakiegoś, wiecie, armagedonu nie było z gradem, bo tutaj wiem, że grad padał. W ogóle na Śląsku to były jakieś podtopienia. W Łódzkim były podtopienia, ale to potem wam powiem, jak siądziemy się na pożegnanie. Wezmę sobie rękawiczkę. O matko, i tak to właśnie jest. I tutaj też mam już opielone. Ładnie to wygląda. Teraz można sobie siąść na tarasie i podziwiać. I tutaj tak myślę, że trzeba by było zakupić jeszcze dwie hortensje. I posadzić hortensje. A tam z tyłu to coś wymyśleć innego. Nie wiem, jakąś donicę ozdobną dać. Albo może jakieś takie figurkę ozdobną dać. I tak to się prezentuje, ale o tym to jutro, bo dzisiaj trzeba właśnie zastanowić się nad tą burzą, jak to u nas idzie. No i piła chodzi, to źle rozmawiać, a tutaj to jest jakiś pająk, myślałam, że to coś innego. I przychodzę się z wami pożegnać, chyba grzmi trochę, ale nie sądzę, że ta burza dojdzie, chyba mi się wydaje, że się po prostu przesuwa tak północą bardziej w stronę Lublina, bo w tą stronę nie widzę, żeby ciągnęła. Ale wiatr jeszcze taki wieje, trochę zawiewa, no i słyszę, że trochę grzmi. Ale to nic. I tak mamy już wieczór. Nie wiem właśnie, czy przyjdzie ten deszcz, czy nie przyjdzie deszcz, bo trzeba by było znowu odpalać szlauf i podlewać. Za bardzo mi się nie chce, bo czekam na ten deszcz. Tutaj czytałam komentarze, to
rano ktoś napisał, właśnie jedna z Was napisała, że u niej codziennie pada i nie może chwilowo pielić. No u mnie codziennie nie pada i ja niestety, ale muszę właśnie podlewać, no i jakoś tam pielę. Tutaj dobrze, że dzisiaj mi się udało tutaj to opielić koło domu, bo jak mi zarośnie, to też będzie źle. Jutro idę z tamtej drugiej strony podjazdu pielić. Mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie, mojego pielenia, i będę miała czysto. I już Melka znowu chyba jakiegoś rowerzystę zobaczyła i poleciała do bramy, ale no nic. Miałam Wam w ogóle powiedzieć... A co zobaczyła? Miałam Wam w ogóle powiedzieć, dlaczego wylądowaliśmy z Melką u tego weterynarza. Więc wczoraj standardowo, wieczorem, jak to wieczorem, Melka przychodzi właśnie do nas, do łóżka, więc położyła się obok mnie. Ja sobie tam ją ogłasiałam. Tutaj chyba nawet oglądałam jakiś kanał. Już nie pamiętam jaki. Może Beatę, to znaczy Beatrix Life, a teraz to jest Italian coś tam. Więc no wiadomo, położyła się obok mnie, ja sobie ją tam ogłasiałam i wygłasiałam sobie kleszcza. No i ten kleszcz dopiero co wchodził. Bo jakby był taki, wiecie, już wielką torbą, no to z taką wielką torbą to moja sąsiadka wyrywa te kleszcze. A że dopiero wchodził, to stwierdziłam, a dobra, to wezmę tą pensetę i sama jej wyrwę. No i tak jej nieudolnie wyrwałam, że wyrwałam tylko pół kleszcza, a główka została się w środku. No i żeśmy usiłowali z mężem to jakoś wyciągnąć tę główkę, no i żeśmy troszeczkę, tak wiecie, skórę urazili. Miała takie czerwone, brzydkie, więc stwierdziliśmy, że jednak to pasowałoby. Meluśka, Meluśka Ladacuchu, co ty robisz? Meluśka Ladacuchu, co robisz? Porwie ci skarpetę. Meluśka Ladacuchu, co robisz? I dobra, więc Wam dokończę. Więc raczej na smutną to nie wygląda. No i stwierdziliśmy właśnie, że trzeba, żeby ją ktoś obejrzał, to znaczy, żeby ją obejrzał lekarz, bo nie wiadomo właśnie, czy jak ktoś się postępuje z tą główką, czy ją się wyciąga tą główkę, czy jej się nie wyciąga, więc pojechałam do tego weterynarza. Pani weterynarz powiedziała, że jak już zostaje się ta główka, że się jej nie wyrwie, no to ona już właśnie tego nie nacina, bo musiałaby dużą ranę jej robić, więc stwierdziła, że jej nacinać nie będzie, tylko kazała właśnie to dezynfekować i obserwować psa. No i właśnie ja ją teraz obserwuję, czy ona wygląda na smutną. Więc pani doktor powiedziała, że jak będzie dopiero osowiała, smutna, będzie miała biegunkę albo wymioty, to dopiero właśnie ją przywieźć, to daje jej tam jakieś zastrzyki, a na razie nic jej robić nie będzie. Od razu wzięłam sobie tabletkę, na dwie tabletki, bo przecież mam kotenieńkę też. Wzięłam sobie takie tabletki odkleszczowe, to zaraz podamy im tabletkę taką odkleszczową. Powiedziała, że najlepiej to jest sadzić do pyszczka i nie mieszać z karmą, bo nie wiadomo, czy z karmą to zje. Ale nie wygląda Melka, że jest jakaś tutaj osowiała czy coś, więc dlatego wylądowaliśmy z Melką u weterynarza. No a później, no to wiadomo, przyszło, no to obiad trzeba było zrobić, zakupy widzieliście takie małe, trzeba było właśnie obiad zrobić. No Antoś czekał z Melką pod Stokrotką, także Melka dzisiaj trochę miasta zobaczyła. Miałam w ogóle jeszcze się przejść do takiego Ciuchlandu, ale już powiem Wam, że zapomniałam, bo Antek powiedział, że jedziemy do domu. Zresztą Melka, to wiecie, jest nienauczona chodzić po mieście, to w sumie też dlatego i nie poszłam może z nią dlatego. Takżeśmy wsiedli w samochód i przyjechali do domu. A że było właśnie w pół do 12, no to trzeba było wracać do domu, bo Julka wracała do domu w pół do 1, więc trzeba było wpuścić ją do domu. Antosiu, nie nisz mi tego kwiatka. Nie niszczę. No a później wiadomo, wzięłam się, a to pralkę sobie nastawiłam. Miałam prasować, ale powiem Wam, że rzuciłam to prasowanie, poszłam sobie na dwór, bo jednak gorąco na dworze, gorąco w domu, to nie chciało mi się już prażyć się jeszcze przy tym żelazku. Poszłam sobie opielić i to było właśnie najlepsze to pielenie. Wczoraj cały dzień spędziłam przy żelazku, ale wczoraj nie nagrywałam. To znaczy nagrywałam, ale chyba już nie będę tego prasowania Wam pokazywać, wiecie. Zrobiłam taką sałatkę, ale tą sałatkę to też puszczę któregoś dnia, bo to jest taka innowacyjna, można powiedzieć, sałatka. No to tą sałatkę, co wczoraj robiłam, ją sobie nagrałam, taką śniadaniową, to ją opublikuję któregoś dnia, ale nie wiem którego. No i tyle w sumie właśnie. To wczoraj właśnie było
było tylko Prasowańska, bo tylko powiem wam, Prasowańska to trochę mi się jednak nazbierało. No, także tak, Melka, Antosiek i tak to jest właśnie nagrywanie z rozpraszaniem. I tyle, jutro jest sobota, także zaczynamy weekend. I jutro mamy i zamiar z mężem pielić nasze ziemniaki. Tutaj ktoś się pytał też, bo tak przeglądałam teraz komentarze. Oczywiście bardzo serdecznie wam jeszcze raz dziękuję za te gratulacje na 7000. Także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i jest już was 7005 osób. I z całego serca naprawdę bardzo wam dziękujemy. Słucham. Ja nie będę jutro pielić ziemniaków. Czy ja ci, Antosiu, każę pielić ziemniaki? Także bardzo wam serdecznie dziękujemy za wszystkie subskrypcje, za te 7005 osób. Tak, dziękuję. Antosiu, ale możesz chwilowo mnie nie rozpraszać. I Agnieszka, tak, bo Agnieszce jeszcze odpisałam, to znaczy zapytanie zadałam, czy tego skrzypu nie można sobie na przykład już teraz nazbierać, bo ja teraz mam tutaj skrzypu trochę w moich ogródkach i z niego parzyć herbatkę na te zabiegi włosowe. To jeszcze nie dostałam odpowiedzi. Ktoś się zapytał właśnie, czy dobrze widzi, że na płasko są ziemniaki posadzone. Także tak, tutaj są ziemniaki posadzone na płasko, na grackie. One będą tylko do garnka. A druga część ziemniaków jest posadzona w tych takich kopczykach i one są na zimę. I jutro zamierzamy iść pielić te kopczyki, bo ładnie ziemniaki już wyszły. No tylko wiadomo, tutaj w między tych rzędziach, czy jak to tam nazwać, trzeba ładnie wypielić, żeby znowu nie były zarośnięte. To tak się ktoś pytał. Ktoś się pytał, to Bella chyba. Bella się pytała, czy nie zamierzam obciąć włosów. Więc muszę wam powiedzieć, że porównywając sobie mnie sprzed 2 lat, jak miałam króciutkie włosy i teraz, to bardziej chyba mi się podoba te dłuższe włosy, aniżeli te krótsze. Bo można sobie zawsze związać albo w kucyka, albo po prostu sobie rozpuścić. Na pewno będę je wyrównywać, ale to jeszcze chwilę poczekam. Ale do wyrównania też właśnie zamierzam pójść wyrównać włosy. Bynajmniej tak, żeby chwilowo były takie do ramion, nie? W głowie, bo reszta to była z gratulacjami, no i tam żeście po prostu do tego filmiku. No i dziękuję wam w ogóle, żeście wytrzymali te 50 minut, bo jednak 50 minut u mnie to się rzadko zdarza, że filmik ma 50 minut. Podobała wam się recenzja z Bingo Spa. Ja już musiałam tą recenzję nagrać, bo tutaj dostałam też maila, dlaczego nie ma właśnie recenzji z kosmetykami, więc no wiecie jak to jest. Jak się bierze kosmetyki albo w ogóle jakąś współpracę, no to później trzeba się z tego też rozliczyć i puścić taki filmik po prostu. No i dlatego on był teraz. Dobra, więc już tutaj tak chyba 11 minut gadam do was. Idę. Zastanawiam się właśnie, gdzie powiesić pranie, bo mam jeszcze pralkę nastawioną, ale raczej, to znaczy już gotową do rozwieszenia, więc chyba tutaj postawię sobie pod zadaszeniem suszarkę i tutaj będę suszyć ubrania w nocy, bo jednak chyba na tą burzę to się nie zanosi. Trzeba dać dzieciakom jakąś kolację. No i koniec dnia. I jutro zaczynamy sobotę. Zobaczymy właśnie, jak to się poukłada dzień. Ale jeżeli nie będzie padać, to tak jak wam mówiłam, idziemy pielić ziemniaki. Więc jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za te 7005 subów. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Jak wam się podobał, to pamiętajcie o tego kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. I na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę wam oczywiście cudownego, słonecznego weekendu i dużo odpoczynku. Pa!